Witam wszystkich bardzo serdecznie w 30. odcinku. Lajkujemy, subujemy, komentujemy i zapraszam na Twitcha i chodźmy grać, bo trzeba skończyć tę grę. O, wyjmij apteczkę. Dobrze. Jesteśmy na... Jeżeli Konstans. Świetliki wciąż gdzieś tu są... No? Jak myślisz, co robią? Nie wiem. Zawsze chcieli odbudować społeczeństwo. Jest wiele sposobów, żeby to zrobić. Hej! Tam jest. O co, już się klepiemy? Demon, po lewej. A to ma zawsze farta. Dobra, chodź. Uważaj! Ej, uniknąłem. No, akurat jeśli... Lispir? To nie jest temat na film. Na YouTubie. Możemy go dokończyć. To były grzechotniki. No, aha, czyli tutaj ich nazywali grzechotnikami, a nie klikaczami. Patrzcie, jaki kraj, taki obyczaj. Temu panu jest to... w jedno miejsce. Miku, miku, krew rozlana. Dobrze. Też się cieszę. Oczywiście. Zachowaj czujność. Ojojoj, dobra zimna woda z cytrynką. Mniam, 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 mniam. Zuch, chłopak. O, matko boska. Ty, Gromba, już zacząłeś troszeczkę ogarniać fabułę, czy... No tak, to jest końcówka gry. Dosłownie to jest tak... To chyba no... trochę dziwne miejsce. Dziwne graffiti. Ostatnie starcia. Chodzi o świetliki? Nie. Nic. Ostatnie nie starcia. Powiem ci, że tej gry nie da się opowiedzieć. Albo trzeba obejrzeć właśnie, albo w nią zagrać. A jak twoje treningi, Gromba? Bo zobacz, ona jest tak dopakowana. Czy ty widzisz, jakie to bydle? Jakiego ona ma tricka? A jak normalnie była w tym, w takim tank topie, to miała takie łapy, taką rzeźbę, 80 kg na klatę podobno bierze. I ja mówię, wszystkie tropy się urwą. Kurwa! Co chciałbyś zrobić? Baba, 80 kg na klatę, to jest taki trój, by mogła lecieć. Wyjechać stąd. Dobre towary mają. 4,29. Za daleko. No serio. 27. No właśnie, ona jest... Kurde, Gromba. A 24-26 jest po drugiej stronie. A 24-29 tuż obok. To na pewno tu. No. Prawda? Jasne. No kurwa, który? Nie? Hej! Gdzie ty jesteś, mordo? Malutki. Chodź, garaż ci podniosę. Zobaczmy. Ale co? Tak, no ona zabiła Joela. No ona zabiła Joela właśnie. Ja nią muszę grać. No ojca, ojca. Tak to nazwijmy. Okej. Gromba, ja ci pokażę idealny mem na temat tej oto pani, ale to jak mi przypomnisz po odcinku. Skończymy nagranie, bo ja z tego mema mogę się 85 razy śmiać. Wygląda na opuszczony. Szukaj dalej. O, chodźmy poszukać zabawek. Papier! Marzyłem o papierze. Malowali ściany na wzór świata, ale rośliny tak nie wyglądają. To pokój dziecięcy, chłopie. Znaczy dziewczynko. Ale chłopie. Znaczy jak ty się tam czujesz, nie wiem. Tak, tak, kijem golfowym. No. No przykra sprawa, nie powiem. Hmm.
Konstans 2425. To tutaj. Okay, no i trafiliśmy. Tu nic nie ma. Jeszcze tego nie wiemy. No, pozytywne nastawienie, chłopie. Jest basen. Tutaj będzie ukryte przejście. Nie. Będzie pusto. O, ponury klimat. Tutaj będzie ostro bite się. No to taki endgame'owy filmik, aka wejście do tych co najmniej 10 miesięcy później, tak, roku. Coś tam mi chyba świta. Jeśli cię to pocieszy, też myślałem, że zginiemy. Nada. Naprawdę nic? Niemożliwe. No. O, pięknie. Łata. Kurde. Chcesz mi się wierzyć, nie chcę, że tutaj nic nie ma. Ja szukać nie umiem. Jakie zamknięte? Szukasz pozytywów? Staram się pomóc. Zawsze pomagasz. O. Pyc. Drzewo nie. Tu nie. A może coś w podłodze jest? No. Cegła. I może okno gdzieś muszę rozbić, skoro to mi tak cegły sugerują. No fajne. Zaraz mi wyskoczy kropka z podpowiedzią. No tutaj tak się kręcę jak gówno w przeręblu. Lew, wystarczy już. Nie, czekaj. Znalazłeś coś? Rysy. Przesuń się. No tak, teraz jazda. Rycik. No. Musiało coś być. Czego my szukamy? Powiedzcie mi. Halo? Niestety, muszę się z tobą zgodzić. Smuteczek. Niezła miejscówka, tak nawiasem. O, ładnie. O, coś tu jest. Panele słoneczne. O. Ale radio ktoś pewnie odbierze, nie? Czy ten kanał jest w użyciu? Mówi... Widzisz znak wywoławczy? Znak? Taki krótki ciąg cyfr i liter. Jebać to. Mówi Abis Santa Barbara. Czy ktoś mnie słyszy? Czekam na znak. Jest tam ktokolwiek? A to co? Częstotliwości. Czy ten kanał jest w użyciu? Santa Barbara, jest tam kto? Kontynuując to. Czy to są posterunki świetlików? Nie wiem.
Czy ktoś mnie słyszy? Halo? Następny donate przez Blika, super. Czy ten kanał jest w użyciu? Mówi Abby z Santa Barbara. Halo? Halo? Czy ten kanał jest w użyciu? Halo, mówi Abby Santa Barbara. Czy ktoś mnie słyszy? Jeśli ktoś tam jest, niech się odezwie. Czekam na znak. Hej, Abby. Doskonale cię słyszymy. Skąd do końca musieli. Z Konstans 2425. Znaleźliśmy tę bazę, ale jest pusta. Szukamy świetlików. Jestem jedną z nich. Z której jednostki? Służyłam na posterunku w Salt Lake. Kto go prowadził? Doktor Jerry Anderson. Mój tata. Ściągnęliśmy wszystkich z posterunków i sprowadziliśmy ich do bazy. Ilu was tam jest? Jakieś 200 osób. O panie. I dochodzą kolejni. O, nie ma racji. Będzie was więcej. Gdzie was szukać? Na wyspie Catalina. Pod dużym budynkiem z kopułą w Avalon. Będziemy tam. Okej. Okej. Do zobaczenia. Bez odbioru. Czekamy na was. Powodzenia, Abby Santa Barbara. Bez odbioru. Chodź, wracajmy do łodzi. Ona nie jest złą postacią. Ona tak samo walczy o swoje jak Ellie. Takie jest moje zdanie, nie? Okej, dobrze. Miałaś rację. Też ma coś tam co ze takiego? Swoich marzeń. Dlaczego zawsze każesz mi się powtarzać? Bo mnie to bawi. I rzadko się zdarza. Kurwa, no to dobrze ci tak. Nie lubię zera. O Jezu. Padł, po prostu nie żyje nie tak. Albo zemdlał, tak. Dość! Dość! Nie zabijaj! Związek! Ale się obstrałem, no. Tu dzielimy tę samą zbroję, chodź. Gromba. Chodź, pokaż to. Gotowy? Czekaj, co robisz? Czekaj! Kurwa! Będzie dobrze. Bierz młodego. Ale żyjesz młody, no. Mam nadzieję. Zostaw go, kurwa! Jej, może zginie? O, w dupę. Ale się ułowiliśmy, co? Kanibale. Znowu. Z pierwszej części gry. Eli? Eli Sława, no ja rozumiem, no. Gromba, nie martw się, ja też nie mam tak mieszane uczucia do tej postaci. Ona mi się... Ogólnie gra jest podzielona na trzy części. Pierwsza część jest granie Eli, druga część jest granie Abby. I to jest trzecia część, kiedy się zmieniamy na bieżąco.
po The Last of Us ma boomer, którego akurat z nami nie ma, obiecanego Minecrafta na serwerze u Juniora. Jak ona dotarła stąd? I ja z chęcią na wasze sugestie spojrzę. Co do wybrania gry, nie? Ogólnie to mam nadzieję, że w końcu z kumplami z powrotem pogram w Call of Duty, Valoranta. Nie wiem, czy jeszcze grają Need for Speed'a, hita. No, bo ostatnio tak od tygodnia nie mam z nimi kontaktu. Powiedziałem, że kurna gram The Last of Us do usranej śmierci, póki nie przejdę, a potem dopiero się mogę z wami kontaktować. No i tak jest, w ogóle z nimi nie gadam. Nie, o, tutaj. A co byś Gromba chciał zobaczyć u mnie, tak z ciekawości? Tak, celem Abby jest zemsta, ale... Ellie też się zmieniła przez tą całą podróż i przez ten cały czas, więc tak naprawdę ja nie wiem, czego ona chce. Mi się wydaje, że to się okaże dopiero, czego ona chce na koniec gry. Bo tak naprawdę to nie wiemy. Ona chce zemsty, ona chce się z nią spotkać. No po zabiciu tego jej ojca, nazwijmy to, paru innych osób. Obie straciły tyle osób, które kochały, że... Ciężko nie powiedzieć, że obie są w tragicznej sytuacji, nie? Tylko, że Ellie została ze swoją dziewczyną i dzieckiem, a tamta została z tym dzieciakiem, nie? Nie ma... No tutaj mają chociaż rodzinę, nie? A tamta dwójka? Szukają świetlików, którzy chcą wyzwolić kraj. I mają jakieś tam cele, nie? Aha. W końcu, kochana, ty moja. O kurde, ja tu tak wyraźnie słyszę klikacze. Szybka zmianka na łuczek, tylko nie na... tylko podmianka ammo. Ja wam tylko mogę powiedzieć, że współczuję niemiłosiernie, że wy jesteście zmuszeni to oglądać na streamie, a nie możecie w to zagrać, bo ta gra audiowizualnie jest tak cudowna. Ty kurwa, pizze! Pizze! O, chodźcie, postrzelam na was. Kurwa. Idź, już, ja się was tylu nie spodziewałem, no. Kurwa. No. Dobra. Kurna, kebab. Dobrze. No i git. No i Ellie podsumowała. Tak, Gromba to jest taka ostatnia misja. No, akurat The Last of Us ma to do siebie, że w poprzedniej części też ten endgame był bardzo wydłużony. To on trochę wyglądał, widzisz, że się zbliżasz, ale on jednak jeszcze trwa, nie? Że tu jest jeszcze kawałek historii do opowiedzenia. Twórcy mają coś do przekazania jeszcze. Już właśnie wzdrygnąłem z tym strzałem, no.
środku nie widać nic. Opa. A gdzie ten klikacz? Halo, halo. W tej grze nie ma misji, nie? To tak... Może przejdę tędy. Ona jest jedną całością, że tak powiem. Misją można nazwać jeden dzień w tej grze, nie? Tak sobie jest... Misją w tej grze jest, kurde, co? Mam 100 suplementów, co ja za to kupię? Opewka. Opewka. Kurde. Ile ja za to kupię? Kurde, na waciki mnie było stać. O, karta. Ciekawe, ile ich zebrałem. Pewnie to jest... Gromba. Jest taka szansa. No jest, nie jestem zmęczony dzisiaj, nie? Jutro na 8.30 mam do pracy, co jest... O czym trzeba pamiętać. Także tak. Z wyczuciem. Założenie jest na pewno takie, że będzie stream do godziny, póki nie skończę streama, nie? Tak, jak będę już zmęczony, to skończę. Dokładnie. No dobra. O, grubasek. Lwinka prijacielu. Jak to jest? No, tak ma być. O, was dwóch. O, nieprijacyl. Boom. Dobra. Nie rozmawiajmy o tym. Kurwiszanie. O. Jak już wtedy przeszedłem, to nie mogłem sobie poczekać, aż kwas zniknie, nie? No dobra. Dobra, tam mamy jednego. Ja proponuję w niego właśnie mołotowikiem. Takim serdecznym. A w tego pana badować cztery razy z pompy. No nie, i podwójnie dostaje danego jeszcze kwas. No, i teraz to wiecie, co wy możecie zrobić? Mąknąć mnie w łuk. Brwiowy. Dobra, kwas, opadaj. Ja chcę tam wejść do warsztata. Dziękuję. Halo. Udało się. Było taki konkrecie? Jeśli zarażenie cię zabili. Tak, amunicja to jest tak. Rzecz znaleziona w szafce dosłownie, no. Muszę się stąd wydostać. Myślniczka.
O, Gromba przeprowadził nam rajd z jedną osobą. Jej, dzięki. No tutaj już nic więcej nie mogę, dobra. Wiem, Gromba, że robisz co możesz. Ale tutaj jest, wiesz, to nawet mi, ja mam reklamę na Facebooku, to naprawdę ujadaje. To... Jesteś pierwszą osobą, która tak próbuje, nie? Znaczy Lispir jeszcze mi pomógł rajdem, tutaj no właśnie Boomer został tylko z tego rajda, nie? Ale to już jest jedna osoba na 100, która wbiła i została. Ja tam mówię spoko. Mi to pasuje. Ty wszedłeś sobie losowo. Najlepszy widz, który przyjdzie sam z siebie i zobaczy i mu się spodoba, nie? Gdzie ja jestem? 1050 obserwacji, ło, dziena. Chcę cię wypromować, ja nie wiem, czy masz 60 na Instagramie, nie? W tych panelach pod streamem tam masz mojego Instagrama, tylko on jest prywatny. Jakoś strasznie nie lubię... Santa Barbara jest niżej. Santa Barbara jest niżej. Konstans 24-25. Dobra. Strasznie nie lubię... takiego... No nie wiem, no Instagram dla mnie jest takim miejscem, które powinno być dla ciebie i twoich znajomych. Oczywiście można sobie założyć takiego... pod streamy całkowicie, nie? Ale to... Kurwa głupota! Nie skaczemy. Już się nauczyłem, żeby nie skakać w tej grze. O. Maciejowski, dzień dobry! Siema, siema, dzień dobry. Jeden. Dwa. No chodźcie, dupki. No ja wiem, że to jest to, żeby jest bardzo fajnie. Spoko, że coś, jak ci się tak podoba i że ten, że innym pokazujesz. Witam pana Maciejowskiego. Pan Maciejowski, proszę się odzywać na czacie. Tutaj jest czat dla każdego. Jej, Gromba, jaki ty miły. Tylko nie mów mi, że mnie kochasz. Moja dziewczyna będzie zazdrosna. Oczywiście... tak. Ja jestem z tych zazdrosnych. Wiesz, jak się słyszałem. O, w dupę. Kurwa! Myślałem, że drugi raz się wbije. Dawaj! Nie, nie, nie! Kurwa! Kurwa! Cześć Maciejowski, teraz gadać nie mogę. Poczekaj. Kurna, Eli nam się nabiła. O Jezu, żyje. Dobrze, już trochę czasu minęło i żyje. O, idą typiarze. Abi. A gdzie jest nasz moderator Lispir? Halo. Widzisz? Ktoś się złapał. Ale jej ktoś dojebał. No dojebał. Kurwa! Zdechnie w ciągu miesiąca. Możemy... O, jest Lispir. Do końca dnia? Jasne. Ściągnij go. Rozstawimy pułap. Kurna, co to jak? Gang motocyklowy się znalazł w tej grze? Opłaca się z nią w ogóle wracać? Przecież... Dobnął cię? O, nie, 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 nie. Spoko. O, kurwa. Coś cię bawi? Aż się w gacie zesrałeś. Dobre. Co kurwa? Z ciebie ciota. Lubisz żarty, co? Manusz. Wstawaj. Daj spokój. Wstawaj. Stary na chuj. Nie. I tak jest kurwa na mnie. Dawaj. Nie. 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 No to. Bały cię. Ujdzie się. Bardzo dobrze. Kurwa. Ah, mierda, hola.
Veruel. Ale z nami! Szukasz jakiejś Abina? Złapaliśmy jedną jakiś czas temu. Moja dziewczynka. Akurat. Wielka. Blondyna. Łapy jak moje. No, była taki opis. Z jakimś dzieciakiem. Z poraną gębą. To ona. Zostaw mnie. To powiem ci, gdzie jest. Znajdziesz się, nie rozwinie się infekcja. Gadaj. Trzymamy ją w celi, w obozie. Czyli gdzie? Idź w tamtą stronę, aż do torów. Prowadzą do kurortu. Są zamknięci w wysokim okrąglaku. On jeszcze nie wie dokładnie. Przysięgam. Dobrze. To mi się podobało. No Eli to jest kozak jakich mało. Ona tutaj walczy o swoje. Prędzej zabije ją ta dziura w brzuchu niż to, że ją zombie ugryzło. Tory do kurortu. Wysoki okrąglak. Duży kaliber. A to może ja wszystkie bronie w grze znalazłem? Wysoki okrąglak. Zaszyła. Kurwa. Nie wrócę tam. Nie wrócę tam. Cholera. No dobra. Kurwa wziął broń. O, jakiś karabinek dostałem. Upewnijcie się, że nikt więcej nie uciekł. Uważajcie na zarażonych. Tłumiczkiem. Jeżeli ktoś mu pomógł, wyląduje kurwa w basenie! Śmierć. No, dobra, teraz paruwy moje wykochane, odwrócić się. Zablokuj ją! Ja tłumika tu nie mogę. Dobra, to mi nic nie da. Tu mamy jednego pana, który ewidentnie ma problemy ze sobą. Ja mu z nimi pomogłem. O kurwa. Nie, nie, no pies. Lee Spirit, wiesz co to oznacza? Kurwa. To jedyny sposób dobry, żeby się ich pozbyć. Tyle w skrócie. Nie żałuję zło, dokładnie. Nie żałuję żadnej spały. Żadnego naboju na nie. Muszę ją znaleźć, zanim ci idioci ją zabiją. Zaraz, zaraz. To... Muszę znaleźć, zanim ci idioci ją zabiją, żeby co? Bo ty musisz ją koniecznie ręcznie zabić, tak? Witam pana Maciejowskiego. Co tam u pana Maciejowskiego? Kurde. Dobra, trzeba tutaj się rozejrzeć. Materiały to rzecz pierwszorzędna. Jeszcze będą współpracować uciekając z tego obozu, zobaczycie. Będą psiapsi. U mnie bardzo dobrze, gierka się kręci. Już kończymy. Gorzej będzie ze mną, jak nie będę miał pomysłu, w co grać po tej grze, nie? Znaczy, będzie kiedyś platyna robiona na playaczku. A to na razie na to nie jestem gotowy. Ja muszę przemyśleć, co ja sądzę o tej grze, nie? Dobra. Zostaną żoną, babo, chłopem.
To jest kurna temat na książkę, Lispir, ja ci mówię. No fucken. Tędy? Chyba tędy. Widzicie, kurna, darmowy emulator głosu. Wow, 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 wow. Słyszałem to. No ta, do jakichś torów. To wiem. Dobra, tak to załatwimy. A ty mi laska przestań bujać strzałką. Jeden. O. A czy pan Maciejowski już użył wykrzyknik socjale? Ponika! Kto się dorwał? O właśnie! Mamy towarzystwo! Zabezpieczyć obszar do diabła! Easy, on miał kask, słuchajcie. I łatwiej go było zabić. O. Brzuszek. O ty kurwo. Dobra, nie ma się. Mamy problemy. Ja pierdolę. O, tu jeszcze ktoś jest. Dwóch, pięć. Pięć, ewidentnie. Co ja tu jeszcze mam? No takie mam. No. Ktoś jeszcze? O, Lispir, fajnie powiedziane. No. Mój brzuch. Zgodzę się. Gdzie są te tory? Łączy ich jakaś ciekawsza historia, nie? A nie... Znaczy, tam było powiedziane na początku, że one już 4 lata temu się znały, nie? O kurwa, przepraszam. Prawda, tak, to jest prawda. Czy to jest w ogóle tekst zsuwał? Czy mi się wydaje? Moje ten dziekan na uczelni jest suwał i też mówi prawda. I to jest jedyna osoba, która mówi prawda. Jaką znam. Widzisz? Widzisz Gromba i poznałem ciebie. I jesteś suwał jak nic. Dobra, ale ja tu z młotkiem chodzić nie chcę. No nie wiem. Nowy wpis do dziennika. Dobra, trzeba zreloadować wszystkie bronie. A ty gdzieś indziej słyszałeś ten tekst? Dobra. Tory do kurortu. Dobra, Lispir, masz rację. Brak budowania jakiejkolwiek... Znały się z Diną 4 lata i nagle poczuły do siebie miłość, nie? Coś tu jest nie tak. A, no dobra, tak. Zgodzę się w 100%, że za płytko była pokazana znajomość Diny z Eli, a tak mocno była pokazana więź dziecka tego lewa z Abi.
ile oni dla siebie nawzajem zrobili, a tutaj? No miłość. No, kochajcie się. No graczu, już wiesz o tym, że się kochają. Spadamy! Ja bym im tam granat rzucił. Opa. Ależ to było ze stylem. Jak się tam dostać? No ta. Jeszcze Dina była z Jessie i mają dzieciaka, dokładnie. No w sumie gromba ta Dina jest bezużyteczna w tej grze. Rzeczywiście, ona nie buduje tutaj niczego. Poza tym, że żeby Ellie się źle poczuła, kiedy teraz drugi raz wyrusza na poszukiwanie Abby. Witam. No, no i stwarza problemy, bo jest w ciąży, nie? A nie, przepraszam. Ona musiała być w ciąży i musiała tu być. Dlatego, bo ten. No dawaj, dawaj, dasz radę. Jeszcze koleżanka Abby też była w ciąży, ale ją zabiła. On nic nie czuje. Jebać to, dałem mu słowo, że to zrobię. Nie wiem, ja się muszę zastanowić. Że... Już naprawdę pojebane hobby. Teraz pewnie żałujesz, że uciekałeś, no. Antony? Coś widziałem. Sprawdźmy to. A coś widziałem, sprawdźmy to. Widziałeś tam? Mordo. Kurwa. Obejdź ją z boku! No ty kurwiszonie. To nie jest takie proste. To jest bardzo delikatne. No tak, Lispir, zgadza się. Te osoby nie... Te osoby mają swoje powody, a tu nie ma wyboru, to podobnego uczucia. Tak, dokładnie jest. Witam pana. Żegnam pana. Jestem bezpieczny, bo ten jest na łańcuchu, nie? Muszą go omijać. To jest gra, która powinna w ogóle działać nam na uczuciach. I ona oczywiście działa. Po przejściu pierwszej gry, części gry miałem 4 razy łzy w oczach, tak? Ile zdążyłem naliczyć? I naprawdę tutaj można było się wzruszyć. I takie elementy łączące poprzednie części i tak dalej. Jest wiele takich rzeczy. Typu tak, gra na gitarze i pływanie, wspomnienia, które są pokazane. To były takie rzeczy, które najbardziej łapały za serducho, nie? Ale wydaje mi się, że one są dodane specjalnie. Oni najchętniej, żeby nas nie wybijać z rytmu tego strasznego świata, jakim jest Last of Us, by tego nie dodawali. Chociaż może i to jest, znaczy to jest ważna część historii, nawet jak to, że pływa, że gra na tej gitarze. No pierwsze The Last of Us było dużo lepsze historycznie,
Znaczy, więź tej dziewczynki z Joelem i to, jak ich podróż progresowała w ich uczuciach, znaczy, czas podróży progresował ich uczucia wobec siebie, bo tam było tak pokazane i tak dobrze zrobione, jak na grę z 2012 czy 2013 roku. A, znasz tę grę od wczoraj. To... Nie, ty masz PlayStation, czy nie masz PlayStation? Tak brzmi pytanie. Posiadasz. No to PlayStation 4 sobie odpalasz. Wchodzisz w PS Store'a. Znajdujesz The Last of Us pierwszą część i ją przechodzisz. To jest zadanie dla ciebie na następne kilka dni. Ja tę grę na easy przeszedłem w jeden dzień albo dwa. Dwa dni. Tak wiesz, siedząc, no 8 godzin na easy se przejdziesz. Tak słuchając historii i tak dalej, wciągając się, bla 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 bla. Ja specjalnie przed premierą dwójki przeszedłem sobie. A no, brat używa. A to wiesz, brat nie używa jej cały czas. No starszy brat, rozumiem. No to dla tej gry warto skorzystać z konsoli brata, uwierz. A no to jak młodszy, to lepę na ryj i zabierasz, no kurwa. Ja mam dwie młodsze siostry, stary, i to bliźniaczki. Ja wiem, o czym mówię. I mówisz mu, jak mu dasz w ryj? Jest. Nie, nie mam serii z jedynki, bo... Zobaczę, co to. No, bo jestem bardzo młodym youtuberem. A poza tym... Co tu widzi? Nie, nagrywana jest na YouTube'a. Ubu-dubu. Stwierdziłem, że nie ma sensu. No i masz zajebisty plan, Gromba, bo warto, naprawdę. Uti Volta se obejrzy jedynkę, on niedawno nagrywał. Może obejrzy sobie jakieś lepszej jakości nawet. Ale tam jak uważasz, u kogo chcesz, nie? Bylebyś remaster oglądał, żeby ci oczy nie bolały. Ulala. O kurwa. Nie, kurwa! I unik. Jeb. Judy! Idziemy! Nie! A czy wy kiedyś tak zginęliście? Bo ja nie. No, bugi są. Ale z tą muzyczką w tyle ja podziękuję za odcinek, który został w pewnym momencie przerwany, tam niezauważalnie. Także widzimy się w następnym. Zobaczymy, co nam przyniesie ten endgame The Last of Us. Dzięki za oglądanie, łapeczka, komentarzyk, subskrypcja i mój Twitch. Zapraszam. Na razie.